Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym customie na naszych kanałach, tym razem custom świąteczny, z racji z tego, że że jest Wielkanoc, więc zagramy sobie w Lara and the Easter Egg. Słuchajcie, będziemy zbierać jaja, bolsy. Wielkanocne jaja. Tak jest. Autorem jest Iliane. Mamy niezłą bekę generalnie. Tak. Generalnie przepraszamy was za to, ale po prostu tak nas rozbawił tekst, że jest to stricte custom przeznaczony dla dzieci. Dorośli nie mogą w niego grać. Tak, tak się doczytaliśmy, tak. Bo generalnie fabuły nie ma. Zbieramy jajka do koszyka. Tak. No tak to jak to na Wielkanoc, nie? No, także tak się zapowiada fabuła. Lara and the Easter Egg. Eggs. Nie wiem, czy jakoś tak. Zobaczymy, co z tego będzie. U nas generalnie tradycją już jest. Na święta Bożego Narodzenia był custom świąteczny, tak i na Wielkanoc też musi być, nie? Tak jest. W ogóle nie powiedziałem, że deseł jest zem. Już wszyscy wiedzą. Ale już nie muszę mówić. Już wszyscy wiedzą. To co, to możemy zaczynać? Tak, tak. Dobra. Generalnie muzyki nie ma, nie wiem czemu. No właśnie się coś nie ładuje, ale pliki audio są, więc... No właśnie. Dziwne. O, Lara w takim berecie. Dobra. To pierwszy może zapis. Co my tu mamy? Mamy dźwignię. Aha. Ja się nie wiem, czy da się tu wrócić. Tej... Nie. Koszyczka na razie nie mamy. A mam tu jakieś, ustrzelimy jakieś sekrety? Są cztery. Strzelimy jakiegoś królika. A co tu mamy? Jakieś cukiereczki z Malmedipak. Takie cukierki. No tutaj to jest... A, ty jesteś tam na kuckach gdzieś? Nie, ja dopiero pociągnęłam dźwignię. Patrzę tylko, wiesz co, w menu. Aha, myślałem, że coś znalazłaś. Nie. Znalazłaś coś tam? Nie, nie. Chodzę tutaj u góry, ale nic tu nie ma. Czy jeszcze w tej trawie, nie? Czy czasem nie ma jakiegoś... Jakiegoś zbuka? Szkamyki z buków. O, czekaj. Nie, myślałam, to kwiatek, kurde, nie. A. Dobra, to co? Idziemy tam chyba, nie? W ogóle ona w tych spodniach trochę jak piratka wygląda. No troszkę. Taka moda jakaś. A ten co ma na głowie, to taki trochę taka miska. Ależ trochę. Na zupę. Na zupę tak. No. Czy ona przodem schodzi? Nie. Nie. Schodzi przodem. Tak? Tak się rzuciłam, no. Ło! Lub. Że i ta czapka nie spadła? No nie. Torial się nazywa w ogóle lew. Aha. Się zastanawiam, po co nam w ogóle będzie ta broń. Co, będziemy w króliki strzelać? Jezus, coś spadnie na dół, jak myślisz? Ja już wiem, dlaczego to jest dla dzieci, bo po prostu pokazuje każdą możliwą dźwignię. Tutaj nie można w ogóle pomyśleć. Aha. A jest, no. Ale słuchajcie, powiem wam, że wyboru jakiegoś specjalnego do wyboru customu nie było po prostu. No my tak po prostu chcieliśmy, tak wiecie, rozluźnić tradycją atmosferę. Było. Jesteśmy tradycjonalistami. Tak. Wiesz co, ja tu pociągnęłam tą dźwignię, ale sprawdzam sobie jeszcze na dole, czy tu nic nie ma przy tym młynie. Czy się młynie. W sensie... aha, do wody. No, wskoczyłam, ale wiesz co, chyba nie ma sensu. Tylko, że jak my się tam przedostaniemy na drugą stronę? Tutaj nie ma. A czemu ten jest taki inny? Poczekaj. Na dole nic nie ma, nawet nie schodzi. Tylko wiesz co, bo jeden z tych klocków jest taki inny.
taki z trawą. Właśnie tam na dole. Ale nic nie można z tym zrobić. Wszystkie są takie z taką czarną dziurą, a jedne... A nie, dobra. Ten drugi też. To jest tylko taka tekstura, dobra. A wiesz co, nie było w ogóle nic. No bo tak, można by było na łapkach przejść, tak? Po tej skale bokiem, ale tak, tutaj jest ten jakby młyn. Chyba, że można spróbować, chyba, że ona tam przejdzie, ale... Cholera wie. Nie, ona tu w ogóle nie chce. Bo ja dopiero... Tu można w ogóle wyjść z tej wody? Wiesz co? Aha, nie, można. Nie można. Znaczy można, to jest drabina, tak? O to ci chodzi? Żeby znowu tam, gdzie ta dźwignia była, to można tutaj... A no tak, ale nie można na to... Wiesz co ja robię? Na rączkach. Na rączkach, po prawej stronie, ale nie da się. Wzdłuż tego się nie da? Nie. Wzdłuż... Doszłam do młynu i... A tutaj jest manki. Gdzie jest manki? No to całe nad tym młynem to jest manki. Aha, tylko, dobra. Tylko czekaj, jak tutaj dojść? Ona tak robi... Ja nie wiem, jak to zrobić. Wiesz o co chodzi? Trzeba by było tak odskoczyć do tyłu i... Tak. No ale to się nie da, jak to zrobić? Teraz chyba, że... sprawdzimy to. A, już chyba wiem, może to trzeba obejść dookoła. Nie, też nie. Chyba, że z drugiej strony. Kurde, nie wiem, jak to zrobić. Żeby złapać się sufitu. Tak, wiem. Próbuję, wiesz, ale... Kiepska ona sprawa. Ma tutaj jakiś taki dziwny... Aha, nie. Ja pierdziele, jak to zrobić? A, czekaj. Nie, no też tak nie. Ona nie ma jakiegoś tutaj specjalnego ruchu? Nie, tylko odskok do tyłu. Jak to zrobić, żeby złapać się tego sufitu? A słuchaj, a może z tej tutaj... Z tej właśnie krawędzi? Z tych bocznych tutaj krawędzi ja próbuję i na razie mi się nie udaje. No zobaczymy, może w końcu... Jest, udało się. No, nie z tych przy wejściu, tylko tam troszeczkę dalej. No, jakoś mi się też udało. No, trzeba było pomyśleć. No tak. 4 sekrety. Już na pewno ominęliśmy. No, 100%. No, tutaj wolałabym chyba nie spadać do przodu, bo nie wiem, co tam jest na dole. Nie mogę do przodu, nie wiem, którym się to robiło. No, u mnie altem. Czekaj, bo tutaj ten bluszcz, tam pewnie coś chyba jest. Chociaż... Nie, chyba nie ma. Nie, na dole nie ma nic, możesz na bezpiecznie zejść. Chyba, że coś w tym bluszczu, nie. Okej. Okay. A tu jest Gzyms. Tu też schodzę, tu i tak trzeba zejść zaraz na dół. Patrzę, co tutaj, czy tu za tym bluszczem czegoś nie ma, nie? Mhm. Ale chyba nie. Cykniem lampkę, nie. Kurde, zachrypłam od tego śmiania się. A tam, a na górze nie ma, nie? Gdzie bluszcz? Nie. Nie, sprawdzałam. No, czemu nie schodzi z przodem? No schodzi. Nie mogę. Ciskam alt i nic. Nic. Aha. Mamy klucze. O, nawet pokazuje, rzeczywiście. No i tęczowe. Możemy je spalić. Możemy chodzić po tym złotym. Dobra. Ale co w związku z tym? To co, mamy tylko skakać na to złote? Nie kumam, głupie by to było. Tak. Otworzyły mi się, ale jak już poszedłem w drugą stronę. O. Źle to zrobiłem. Dobra, już. Hop, aha, tak. Dobra, one mi się zamykają, okej. Okay. No właśnie. No, już. No kurde, przed nosem mi się zamknęły. Dobra. Jeszcze raz. Ja już jestem, a to co jest? Aha, i tu trzeba ten klucz wtrynić, dobra. Dobra. Rainbow? A nawet nie czytałam, jak się ten klucz nazywa. Być może tęczowy. Dobra, wbijamy na górę.
Nie mamy ani jednego sekretu. Ciekawe w ogóle, jak, w jakiej postaci, nie? No. Czy to właśnie są te jajka? Fajnie by było. Ale Lara, o, co to? Chodzisz tam. Cukiereczek? Gdzie masz cukiereczka? No. O, jest, jest. Kucniesz. Tak, 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 jest. Dobra, mamy dropsa. Matko. Cytrynowego. O Jezu, dziwnie, jak dziwnie to wygląda. Ona w ogóle idzie chyba, nie? Tak, bo przybliża się. Tak, tylko to strasznie śmiesznie wygląda później. No. O, koniec customu? Tak, wywaliło mnie. No co ty? No wywaliło nie. mnie. No, to jest następny level. O kurwa. Czekaj. Jakiś shit. Okej. Okay. Jesteśmy. Jesteśmy w drugim levelu. Pierwszy był błyskawiczny. To był po prostu, tylko ten pierwszy, o tu jest dźwigniarz po prawej stronie w konarze, już widzę. Czyli teraz mamy ten właściwy. Ten pierwszy nazywał się tutorial, czyli w sensie pewnie taki, wiesz, testowy, żeby zobaczyć, jak tu się steruje i tak dalej, i tak dalej. Tak prowadzenie jakby takie. Także tu, aha, to. Takie coś kiedyś już mieliśmy, było pamiętasz? Było chyba Salvation. No. W Salvation w pierwszym levelu. Dobra. W ogóle fajne tekstury wiatraków podobają trochę mi się. Trochę mi to trochę Irlandię przypomina. No, bo one to są właśnie pewnie stąd zabrane. O, tutaj najpierw, wiesz co, wskoczyłam do wody. Na razie tam nie idę. Tu w ogóle kaczka pływa, jaka ładna. Mam nadzieję, że mnie nie zadziobie. Najpierw płynę sobie tutaj w wodzie. Jest taka wnęka na lewą stronę od wejścia. Nie wiem, co to jest. Wnęka. Apteczka duża. Patrzę tylko, wiesz, czy może coś ciekawego tu będzie. Jest wnęka, dobra, mam ją. Tylko, że ta wnęka dalej tam coś prowadzi. No widzę. Więc nie wiem, czy... Bo to są takie pastylki. O, różyczka. To jest sekret? Wiesz co, no wzięłam różyczkę, ale czy to jest sekret, bo nie było muzyki? Tak, to jest sekret. Aha, dobra. Tylko czekaj, bo tutaj można się jest, dobra. Niebieska różyczka, mamy pierwszy sekret. Nie wiem. Tam dalej można. Chyba źle zrobiłem, bo nie wypłynąłem. Ale tu na samym końcu można wypłynąć. Ale tu na samym końcu nic nie ma, kompletnie. Może to jest jakiś powrót. A nie ma tu drabiny jakiejś niewidzialnej? Nie. Nie. Czekaj, bo... Można się nawet rozejrzeć. Nie, ja myślę, że to jest chyba... Chociaż, poczekaj. Tak przy samym rożku. No i co, da się? Nie. Tak, da się. To jest jako drabina. O kurde. To co, tam? Poczekaj, ja zobaczę, gdzie w ogóle wyląduję. Może to jest jakiś kolejny sekret. Znaczy, wiesz co, jesteśmy jakby z drugiej strony. A to nie, to jeszcze nie. Najpierw musimy tą to stronę nie, to przetrząsnąć. Tam, to później. Teraz jak tak Lara mi się zrobiło zbliżenie na Larę, to trochę mi ona przypomina Anię z Zielonego Wzgórza. No może. W tym kapeluszu. Był taki serial, nie? Był, ale serial nie oglądałam. Oglądałam tylko kasetę, żeby nie czytać lektury. Co? Potrzebujemy tu jakiegoś klocka. Dzieciaki powiedział, co trzeba zrobić. Trzeba klocka. Potrzebujemy klocka. Ale nie trzeba, przecież można, a nie można stąd skoczyć? Można stąd skoczyć przecież. Po co ci klocek? Tak, tak, tylko tam... Co się odsłoniło, to tam potrzebujemy tej kafelki takiej. O. Czekaj, już tam idę. Także tu. Aha, tu, no. A jeszcze tutaj można popłynąć. Gdzieś płynę jeszcze dalej, słuchaj. No właśnie widzę, tam jest dalej. Tam gdzie kaczka. W głąb kaczuszek, no.
Czekaj, to są kaczki i tutaj coś można? Na przykład, a tu można wyjść z tego? Nie, to się nie da. Coś czuję, że tamta torka będzie jedyną. Ale tu jest jeszcze w głąb dalej, można tutaj. A jeszcze tu, no właśnie, no. A, no to właśnie a czy nie? Czy wyjdziemy tam, gdzie ja to widziałem? Bo generalnie nie możemy w ogóle wyjść na zewnątrz. No właśnie, nie da się. Bo tam jest młyn. I tu się kończy już i tutaj nas blokuje. Nie da się wyjść, nie. Dobra, to wychodzi na to, że rzeczywiście tam jest to jedyna droga. Chyba, że tu, wiesz, jakiś byłby sekret dookoła i gdzieś jakieś jest miejsce, gdzie można wyjść, tylko jakoś tu trzeba by było się dostać. Wszędzie są te skosy, spady, więc nie wiem, no. Właśnie widzę, nie da się. Tutaj mi się też wydaje, że zbyt skomplikowanie myślimy do tego kastora. Tak, my byśmy chcieli tutaj zaraz tak, skoki za siebie. Tak. Dobra. Ale no, teoretycznie jest to możliwe, poczekam. No ja to sprawdzę, bo nie byłabym sobą. Ja jestem też... tu, wyskoczyłam. Jestem tu koło tego młyna takiego kręcącego się. I jest tu coś, czy nie? Nie, tu są jakieś niebieskie kwiatuszki. Już myślałam, że to sekret. Ale o, czekaj. Nie. To jest jakaś polana. Ej, tam jest autko! Będzie można jeździć? Coś tu jest! Jadź się, tu się da dojść, słuchaj. Czekaj, bo ja idę tym manki cały czas tutaj. Jakim manki? No tam... O, wpadłem do wody, gdzie ty jesteś? No tam na górę wlazłem, tam gdzie ten był, gdzie był sekret, róża i potem właśnie tam aha, na górę. A ja w ogóle tutaj, słuchaj, wyskoczyłam. Jakby ci to powiedzieć... No tak tam, gdzie tego klocka brakuje, tak? No. No to po prostu wskoczyłam sobie na zieloną polankę. I tutaj gnam dalej przed siebie. I tutaj jest jakiś jeep. Tutaj się nie da iść na razie. Ale czy coś się da z tym zrobić, czy tylko tak po prostu można sobie to obejrzeć? Zaraz ci powiem. No to ja pójdę tym manki, zobaczę tutaj. Tak, tak, bo na pewno masz rację. Tutaj ja nie widzę, żeby cokolwiek było można zrobić grywalnego. O, może tak. Że ona mi tu... A nie, dobrze. Myślałem, że... Teraz na mnie czekał. Nie wiem ile. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Jezu. O, tu jest apteczka. Apteczka. I co tutaj można by było jeszcze zrobić ewentualnie? Ja jestem, gdzie jest ten wiatrak taki jeden, który się zatrzymał w sumie chyba, byśmy go wyłączyli. Tutaj ja widzę, tam jest też apteczka, tutaj koło tego młyna. Ja zaraz tą apteczkę będę chciała sobie zabrać. A gdzie jesteś? Tam, gdzie ja teraz, tak? Nie. W ogóle jeszcze nawet tam nie poszłam. Ja tutaj latam po tej zielonej łące. Czy ten młyn wciąga? Nie. Ale nie da się. Tutaj się nie da nic zrobić. Nie wiem, jak ja bym miała tam wskoczyć. Nie wiem, czy czasem nie trzeba wyłączyć tego młyna, bo nie mogę przepłynąć dalej. Tak to jest zrobione. Czekaj. A jeszcze tutaj było jakieś przejście. O, tak, nie pozwala. Skubaniec. To czyli na razie jest tam co do zrobienia, czy nie? Na razie nie. Chyba nie. Nie pozwala ja jeszcze mi tu pokombinuję. Nic. Bo mnie to intryguje bardzo. Czekaj, bo ja teraz nie wiem, gdzie ty dokładnie jesteś. Ja muszę jeszcze tutaj dokładnie obczaić. Czyli to by trzeba było wyłączyć ten błąd. Ale ja tutaj nie mogę wskoczyć na tą drugą stronę. Dlaczego? Chciała tutaj, gdzie jest ten młyn. Jak tam wskoczyć? Czekaj, gdzie ty mogłaś pójść? Tam? Normalnie stanie jakby przy tym kafelku, którego brakuje. I tam jest taka... No dobra, skoczyłem na polanę. To jest pierwszy taki no i młyn. Zobacz, porozglądaj się tam, ale generalnie chciałabym się dostać na przeciwległą stronę tej polany. Tam, gdzie jest ten młyn. Ten nie ten tu pierwszy, tylko bo tu są w sumie dwa młyny. To jak się tam dostać? Co tu wpadnę gdzieś? Nie. Ja teraz chodzę po jakieś łące, jest rzeczywiście autko. Może da radę to zrobić, bo czekaj, jakiś szachermacher. Z tym autem to nic, nie? Bo ona nie ma kluczy w tej chwili. No nie, nie ma. I nie da się. Tutaj widzę płotek. Przez ten płotek można normalnie przeskoczyć, tak? Czy
Czekaj, bo może mi się uda tutaj do tego drugiego młyna się dostać. A nie, tutaj jest niewidzialna ściana. O co kaman, nie mogę przejść tędy. Nie da się. Kurde, nie da się, no. Tam nie można, ale dziwne. Udało ci się otworzyć ten płotek? Nie, nie. Ona się jakby odbija. Odbija się, no nie? Mhm. No nie mów, że ten custom nas złamie. A jakbyśmy tak obeszli dookoła tu... A, to jest niewidzialna ściana, nie pozwolą nam tędy przejść. Dobra. A jak teraz stąd wyjść? A, tu. Bo generalnie tam, gdzie jest to autko, to tutaj nic nie można zrobić. Nie. Nudy. To... Idę jeszcze tam dookoła, tam dalej. Ale... Bo wiesz, do którego młyna ja chcę się dostać? Tam jest ewidentnie apteczka i to widać. Tam na pewno jakoś można wejść. Czekaj, bo nie wiem, który młyn mówisz. Nie ten, przy którym byliśmy. Tam teraz naprzeciwko. On jest, że tak powiem... Dupą odwrócony. Odwrócony, ale on nie działa. Tak, on nie działa. No to tamtędy możesz właśnie dojść, tam ja tam byłem. To tym manki. Mhm. I widzisz, z tyłu za nim kręci się to cholerstwo. No widzę. I tam są takie wnęki dwie. I nie można, bo prąd znosi. Tak wychodzi na to, że trzeba by było... To ty tą apteczkę, którą ja widzę, wziąłeś. Tak, tak, ja ją zabrałem. To jest właśnie o tej mówiłem, o tej apteczce. Mhm. Nic więcej nie jestem w stanie tutaj poradzić jakby. No to są same niewidzialne ściany wszędzie. Także to jest właśnie jedyna droga. Nie wiem, jak to właśnie obejść, żeby wyłączyć ten... No dobra, no to ja tam idę to zobaczyć. No zobacz, wyłączyć właśnie ten młyn. No widzę to manki, dobra. Tylko ważne, żebyś tam nie spadła, bo tam do jakiegoś momentu możesz iść, a później, żeby... A jeszcze się tutaj... Nie ma tutaj podwodnej dźwigni, bo tak... Co, ja chyba wymyślam trochę już... Custom dla dzieci. Custom zbyt prosta, ja tutaj podwodne dźwignie chcę. Nie ma. To zjadę? To po co mi to dajecie? Gdzie ja tu mogę wylądować? Co za shit. No dobra. Tu jest manki, okej. Ja pierdzielę, no nie ma wyjścia. Tam jeszcze ewentualnie można by było się dostać, ale... Zaraz będzie cięcie. Czujesz, że zaraz będzie cięcie. Ja też tak czuję. A to? No Jezu, za daleko proszę. No to chyba właśnie ja też tak zrobiłem za pierwszym razem. Tam już chyba nic nie było, co byliśmy, nie? Na początku. Tam była tylko dźwignia. Chyba tylko ta dźwignia. Ja nie mogę... Na lewo się nie dało, bo próbowałam. Ja nie mogę się teraz tam dostać z powrotem. Chciałem tam jeszcze raz pójść. Się nie da. Nie pozwalają. Dobra, to zrobimy tu cięcie i jak coś znajdziemy, to wam pokażemy. Tak jest. Okej, kochani, jesteśmy z powrotem. Frodo tutaj wyczaił, gdzie należy się udać. Jesteśmy tu na samym początku przy tej dźwigni, którą ciągaliśmy po prawej stronie. Tutaj. W sumie to wiecie co, tak naprawdę to też nie wiemy, czy to jest dobra droga. No ale nie cóż. Nie mam innej alternatywy jakby. Wskakujesz od razu do wody, czy nie? Nie, tam ja wskakuję też. Na tą taką ścieżkę. Tam jest taka ścieżka.
I tutaj normalnie wzdłuż tej ścieżki. O, da się rozwalić te wazy, wiesz? O, i tu jest ten kafelek. Aha. To może dobrze, słuchaj. No, w tej wazie po lewej był kafelek. Tu jest... A tą środkową wazę to chyba będzie można przesunąć, bo tam widzę... Już tam sprawdzam. Takie miejsce. Już idę. Aha, no. Poczekaj. A no, da się przesunąć. No. Jeszcze sprawdzimy, czy coś w wodzie, nie? Jasne, jasne. To generalnie duży teren. Nie wiem właśnie, co z tym białym płotkiem tam, co on tak blokował. No zamknę, właśnie... Boże, zamknął. Zatrzymał się ten młyn chyba, tak? Czy nie? Nie, chyba nie. Otworzyła się ta brama, dobra. Ale było najpierw najechane na ten młyn, zauważyłeś? Może ten młyn ciekawe. się tam zatrzymał. I tam może coś jest dobrego. Jeszcze tu obejdę dookoła ten kościół, czy co to jest? Ja też. A bo generalnie wodzie, widzisz ten. Nie, jeszcze nie. Ten biały płotek tu widzisz, nie? Widziałam. On raczej chyba powinien być. Nie wiem. Coś chyba zbaczyliśmy. Albo później go otworzymy od tej strony. Zobaczymy. Ja jeszcze tutaj poszłam za kościół, jakby. Ale tutaj nic nie ma. A tutaj, no, jest taka, taka uliczka. Tak, i taki dziwny procek, ale jego się nie da suwać ani rozbić, nic. Wydaje mi się, że tutaj, bo tam dalej nie można iść, nie? Mhm. Że tutaj trzeba chyba autkiem. A być może. Nie? Być może. Bo to tak wygląda, jakby tu można było jeździć i tam dalej przejechać. A powiedz mi, ogarnąłeś tą wodę, czy nie? Nie, właśnie wskakuje i... No dobra, to ja też. Trzeba tutaj zobaczyć. Ja najpierw wskoczyłam tutaj po tej stronie, bym powiedziała. Od strony tego już płotka. No, to jest... A, z tej strony, dobra, to ja jestem z drugiej. No dobra, no to tak możemy się podzielić, bo w sumie... Duży teren. Duży teren. Ale ja tutaj nic nie widzę. No, na razie tutaj też nie. Jeszcze dookoła tych drzew tutaj krążę. A tutaj nie. Z mojej strony nie ma nic. To z mojej też nie ma. To ja myślę, że możemy się kierować tutaj, gdzie to nam się otworzyło. To przejście. Tak, gdzie to się otworzyło? A tam, dobra. Nic tutaj w wodzie nie ma. Po mojej stronie tak samo. Dobra, mam syrenkę. A jeszcze tutaj jest woda, poczekaj. Dobra. A ja to sprawdzę, co jest. Coca-Cola. Można się napić. A to jest połączone ze sobą, dobra.